Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta. I słuchajcie, wybaczcie, że była dosyć przerwa na kanale, jeżeli chodzi o filmy. I nie wiem, czy ten film to jest pierwszy, który obejrzycie, czy jeszcze jest jakiś wcześniej Shadow Warrior. Chyba są jakieś filmy wcześniej. Nie jestem pewien. W każdym razie, to wybaczcie, po prostu no nie miałem jak zaplodować filmów i no niestety. Ale hej, już powracamy, już wszystko będzie ok. A i my jesteśmy tutaj. No właśnie, tak się zastanawiam, w którym w ogóle miejscu jesteśmy. Ale my skończyliśmy w sumie na tym całym cmentarzyku. I teraz tak, tutaj już tam byłem wszędzie, tak? To idziemy tędy teraz. Na wprost jakby. Tu nic nie ma i właśnie tak zastanawiam cały czas, czy w tych miejscach coś powinno być, czy nie. Ja nie chcę ciąć tych grobów. O, tu jest jakiś ziomek. Okej, więcej ich przyszło. Czy oni zaczęli płonąć wszyscy? Tak znikąd? Chyba tak. No to bardzo dobrze. Lubię jak płoną. Góra czy w prawo? Zobaczmy co w prawo. Tu coś pewnie będzie. Nie, tu się tylko świeci. Ciach. Tu się tylko świeci. Ale nie, ja tu słyszę coś ogólnie. No przecież tu nic nie ma, nie? To jakby się tutaj coś kurde... Ewidentnie w tym miejscu słyszę dźwięk. No tu widzę kolejna kłódka. Co oznacza, że potrzebujemy kolejnych kluczy. Albo tych samych kluczy, ale... Bo pamiętajcie, że na początku też było pomieszczenie, które było właśnie zamknięte. Taką... tąże kłódką. No autentycznie w tym miejscu coś daje dźwięk. Nie wiem, czy mam pociąć te kurde nagrobki, może coś z nich wypadnie. Ta kurka się przewróciła. Nic to nie daje, ale autentycznie tu coś wydaje dziwny dźwięk. No, spróbujmy w tą stronę w takim razie. Tu się jakby można wrócić. Okej. Okay. Jest ta statuetka, to nam da hajsy. Bardzo dobrze. No, bardzo dobrze, tu nie ma nic. Jebany sy odskoczył. Okej, okay, to tyle. Trzy gwiazdeczki, bardzo ładnie. Mamy apteczkę, może być. Tu mamy jakąś skrzynię. Z pieniędzami. Tu jest lampa najazdowa. To nas średnio interesuje. Zobaczmy, co jest tu. Nic. Trup. Pieniądze. I dalej nic. O co chodzi tam, kurczę, w tym jednym miejscu, naprawdę? I de facto nic nie znalazłem dalej, żadnych kluczy. No musiał się wrócić później aż stąd? Kiedy tutaj, kurczę, jest generalnie, wiecie, checkpoint, nie? Dziwne, żebym... Ja się nie mogę wrócić teraz, cholera jasna. Bardzo źle. No czyli, że tam coś musiało być gdzieś, ale... Nie wiem, w tym miejscu, gdzie tak pulsowało. Powtórz poziom. Spróbuję sobie powtórzyć poziom i na spokojnie sam sobie poprzechodzić to jeszcze raz. No i zobaczymy. Okej, no generalnie, wiecie, cofnąłem się, znowu jestem w tym miejscu i znowu tutaj słyszę... O, czyjaś ręka. Znowu słyszę tu, jak coś pulsuje. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Spróbuję porozwalać te, ale to się wcześniej też porozwalało chyba. Jak te trupki mi tu, bo tu inaczej oczywiście mi poszło, więc... A to autentycznie gdzieś tutaj to słychać. I to musi tutaj właśnie w tym miejscu coś być. Bo... Naprawdę tych kluczy nigdzie indziej nie ma. No i tutaj po prostu absolutnie nic nie... Nie widzę. Tu już naprawdę nic takiego nie słychać. Tutaj jest znowu ta figurka. No i tylko pytanie teraz...
Co ja mam tak naprawdę tu zrobić? Bo to słychać bardzo mocno właśnie w tym miejscu. W tym obszarze. Tutaj, jak stanę z drugiej strony, to słyszę to tu. Słuchawki mam dobrze założone, więc to musi być tutaj. Tylko co ja tak naprawdę mam tutaj zrobić? To jest, kurczę, moje pytanie. Nie wiem, a może by tak, czekajcie, a może by tych innych umocy użyć? Tak, zobaczmy w ten sposób. Okej, okay, tu coś podleciało. Nie. Jeszcze jest coś takiego. Spróbujmy od frontu w takim razie. Ja nie wiem, ja naprawdę nie rozumiem. Jak mam się tam w ogóle... Tam jest jakiś balkonik, ale przecież ja tam też nie mogę wejść. Kurczę, nie wiem. Ja sobie to chyba muszę sprawdzić autentycznie. No dobra, trudno. Znaczy, trudno, nie trudno. Zostawiam to tutaj, ponieważ na necie udało mi się wyczytać, że ponoć tutaj się jakimś systemem tuneli później wraca w to samo miejsce. I wtedy można dopiero to zebrać. No trochę denerwujący sposób na umieszczenie znajdziek, bo naprawdę chciałbym, wiecie... Mieć to pozbierane, żadnej nie przegapić. O Jezu, znowu nabici ludzie. A ten, no, a tutaj się zdecydowali na taki krok, żeby to pokazać nam, a później i powiedzieć przy okazji, haha, wcale tam nie pójdziesz, a później tak tam wrócimy. Mam nadzieję, że ludzie w necie dobrze pisali, bo teoria... Teoria jednej z osób, że tam jest gdzieś beczka, za oknem strzel, to wybuchnie i się otworzy, nie działa. Nie ma tam żadnej beczki, bo nawet sprawdzałem. Patrzcie, tu jest kolejne. Więc tutaj się po prostu będzie jakoś wracać. I dobrze, no. Niech tak będzie. Zatem bawmy się. Dobra. Robimy sobie tak. Ciach. Bardzo ładnie. Super. Czekajcie. Czym? Dobra, może być i to. Chciałem, wiecie, na szybko zrobić ten motyw z tym rzuceniem do przodu, ale niestety się nie udało. No i tak mam wrażenie, że lepiej tutaj się mieczem naprawdę tnie to wszystko. A właśnie. Are you counting? Pewnie tak. Pytanie, ile ty zabiłeś ich, chodzi? Dzień jednego. Poza tym, wiecie, to jego koledzy, ale chyba jest trochę na nich zły, więc... Aha! No, to tak to wiesz, to inna rozmowa. Teraz już wiem, o co chodzi. Się co ich tak przychodzi, jak pojebanych, nie? Pełno. Czapkę stracił. Okej, okay, to widzę, że zmienił taktykę. Bo zrobił sobie jakąś barierę i gówno mogę mu zrobić, tak? Pytanie, czy ja mu coś mogę zrobić, żeby zniszczyć mu tą barierę, czy... A, przypuszczalnie rozumiem, on tylko wskrzeszał tych... wskrzesił tych takich specjalnych i oni po prostu sobie łazili, dopóki nie byli, to on miał barierę, tak? Chyba już stracił jakąś rękę czy coś, no. Raczej tak, okej, okay, łamacz zaklęć. Super, udało się, fajnie, o. No i się pusto zrobiło jakoś tak nagle, nie? Tam jest następny budynek zamknięty na klucz. Wszędzie jest budynki zamknięte na klucz, no jak tak można, no. Dobra, chodźmy, pozwiedzajmy jeszcze. Czy coś tu się gdzieś nie pochowało? Przed nami.
Tu niestety nie. No bardzo dużo tych pomieszczeń na klucz pozamykanych. Co tu jest? Nie, tu jest jakieś dziury w ziemi, dobra. To dalej. To następne pięterko, czyli tu. Punkt karmy mamy jeden. O, to mi bardzo miło. To sobie przydzielimy od razu. Dawaj zdolności. Pogromca demonów tych dużych. Znaczy ja wiem, te duże na razie są bardzo rzadko, więc może na razie nie trzeba. To są głowy demonów, których jeszcze nie uświadczyłem ani jednej, więc na razie to zostawmy. I czemu wziąłem na bronię, nie mam pojęcia. Wiedza. Poruszanie się, o właśnie, to mówiłem, że to jest ten. Szybka regeneracja. Twoja wytrzymałość odnawia się o 20% szybciej. Myślę, że to jest dobry pomysł. Weźmiemy sobie właśnie to. Senpai, o. Ok, odblokowane osiągnięcie Senpai. Ja tu też widzę osiągnięcia steamowskie, które się pokrywają z tymi osiągnięciami, które w grze się pojawiają. Tylko po prostu ja je troszeczkę odrobinę wcześniej widzę, więc jak coś to... Dlatego mówię wcześniej. To nie, że to jest jakieś tam zdesynchronizowane czy coś. Pamiętam, że... O, znowu trzy pieczęcie do odblokowania, tak? Pamiętam, że w jednym odcinku, który właśnie ciąłem sobie w jakiś sposób, była z mafii. O, jest znowu kutka. Z mafii odcinek był i... Tnego w jakimś tam miejscu i mówię, kurde, co to za dialog? W ogóle nagle tak znikąd powiedziałem, wiecie, czarny ekran, a ja nagle mówię jakiś tekst. Nie mam pojęcia, z czym jest związany. I mówię, no kij, nie wiem, co to jest, ale dobra, zostawię tutaj. No, powiedziałem to w jakimś celu, tak? I później dopiero się skapnąłem, że przecież to właśnie osiągnięcie na Steamie dostałem, ale wy go nie widzieliście na tym. No trzeba było powiedzieć, że to osiągnięcie. No ale oczywiście tego nie zrobiłem. I... No jak mówię, no wy go nie widzieliście, ja widziałem, ale znowu z drugiej strony jest tak, że ja wam mówię, o tutaj dostałem osiągnięcie, wy go nie widzicie, ale nazywa się jakoś tam jakoś, a później w komentarzach czytam, a nie widzieliśmy to osiągnięcie, to jest taka loteria trochę, nigdy nie wiem, czy to wy to widzicie, czy nie. Dobra, tu nic nie ma, a tu coś będzie. A tego szukałem, w końcu jakaś miska, 900 punkcików. Bardzo ładnie. Skrzynka. Nice. A, jakieś pieniądze tylko były. I więcej tutaj też nic nie widzę. Co oznacza, że... A, jest apteczka, ale mam full życie. Co oznacza, że... Chodzimy tu. I po prostu tu leżą klucze. Wiedziałem! Nie wiem, że... Dobra. Leżą tu po prostu klucze i ciastko. Dobra wiadomość, nie masz paranoi, zła wiadomość, wszyscy chcą cię zabić. A cóż, no, słuchajcie, no, taka gra, nie? Niestety taka gra, wszyscy chcą mnie zabić. Też mam jakieś dwie te. Otwierane. Kolejna apteczka, strasznie dużo apteczek. Okej, okay, więc tak, teraz możemy się wrócić. I pootwierać, bo mamy klucze do tych wszystkich pomieszczeń, do których wejść nie mogliśmy, tak? I widziałem takie trzy, co oznacza, że są trzy pieczęcie, które możemy w takim razie zdjąć po każdym, po jednym... Patrz, jaki reflektor tu jest. Po jednej pieczęci w każdym z pomieszczeń. So, the Shadow Realm. Is that hell? No more than this place is. It's just different. But it's full of demons. Yes, but this place is full of humans. No właśnie. No dobra. Tu nic nie ma. W ogóle jakieś takie wykopaliska tu widzę są. Tu była jakaś statuetka, ale komuś się coś potukło. Chyba tam na dół musimy zejść, tylko troszkę się obawiam upadku. Żeby za bardzo nie bolało, ale widzę, że nie mam wyjścia. Nie, dobra, nie jest daleko. A, i po prostu tak jest pieczęć... A, tu i ten wyjdę... Mało skomplikowane. Okej, tu nie widzę przejścia, żadnego nie ma. Wielka zagadka, czy wejście do wody mnie zabije, czy mnie nie zabije. Bo ostatnio tak było, tam w tej jaskini Wanga. W Wang Cave'ie. Ja sobie wchodzę, a tu ginę po prostu.
Bardzo ładna beczka. Szkoda, że nikogo nie było przy tej beczce. Bardzo ładnie. Teraz w drugą stronę. Dobra. Będziemy sobie troszkę ponapierdzielać z tego. W ogóle to są kostki takie po prostu, wiecie. Szkieleciki. Już spoko. Tu sobie puścimy coś takiego. Dobra, ładnie. Weźmy coś innego. Fakt. Dobra. A tu jest znowu ten gnojek. Dlatego oni tak cały czas wstają. Właśnie tak widziałem coś zielonego na końcu, ale myślę... nie, może nie. A tu tak. A, to akurat jest co innego. Nie, tak przed atakami frontalnymi broni, ale to nie to. A, dobra. Weźmy w takim razie kuszę. Nie, weźmy serce może. Serce poproszę. O, właśnie, dziękuję. Akurat musiał, kurde, zrobić tą barierę, gnojek, no. W tą stronę, ja chciałem się podleczyć właśnie. Łaźnia. Krwawa łaźnia, aha. Weźmy go, potnijmy trochę mieczem. Może to będzie miało więcej sensu. Podrzućmy go czy coś. Bo te podrzućmy. Troszkę się musimy podlecić, bo jest słabo. Okej. To nie miało im coś robić? Aha, stunuję ich teraz. Nie daję damage, ale stunuję. To jest spoko. Widzę, że tego nie bardzo. Temu nie bardzo możemy robić takie rzeczy, jakbyśmy chcieli. Czy ty możesz umrzeć dzisiaj? Byłoby miło. Sporo mam tych naboi od kuszy, na szczęście. Zapomniałem, że tu się naciąga te naboje. W prawo. Cholera z tobą, no. Szkoda tylko, że nie mogę go gdzieś zlurować, bo on sobie stoi w miejscu, gnojek. Ale to będzie dobry motyw z tym naciągnięciem. I chyba właśnie umarł. Bardzo dobrze. Jeszcze nie umarł? Umarł. Dobra. O, nieźle, dobra. 3,5 gwiazdeczki. Tutaj mieliśmy ziomka. Możemy z niego wyciągnąć nawet bełt, ale tych bełtów naprawdę się tyle znajduje, że... Au, shit, to nie był najlepszy pomysł, ale hej, serce demona przynajmniej mi wypadło z jakiegoś powodu. Okej, tu mam następne beczki, które mogę strzelić, ale... Lepiej koło nich nie być, jak będą wybuchać. Stąd mniej więcej gdzieś tu przyszedłem. Tu mamy apteczkę. Bardzo fajnie. A, to były po prostu lampy takie, wiecie, budowlane, powiedzmy, gdzie sobie ustawiają, żeby coś widzieć. Chłopaki, panowie pracownicowie. No, ale tu niestety nie ma nic. Natomiast tutaj na dole mi się wydaje, że coś widziałem. Kolejna beczka. Tym razem stara. A, jest skrzyneczka. Zawsze to wiecie, więcej hajsów, nie? W sumie mamy tyle tych hajsów, moglibyśmy coś sobie kupić. Dajmy sobie broń. Co my tu mamy? Ta kusza jest zarąbista tak naprawdę. Lepkie bomby. Wciśnienie, aby wystrzelić max 3 zdolne. Okej, to za 4000. Powiększony zasobnik. No w sumie ten powiększony zasobnik to byłaby dobra inwestycja, myślę.
Czy coś jeszcze takiego do katany? Nic nie mamy. Przedłużenie, wiecie, zamiast tych głównych umiejętności, ja chciałbym te mniejsze były. Celność zostaje zwiększona, to na pewno się przyda. I tu na przykład, tutaj nie możemy. A nie, nie stać nas. Celownik laserowy. Celność nam się zwiększa. Dobra, niech będą te celowniki. Wiecie, mniejsze ulepszenia, więcej, ale mniejszych ulepszeń. Dobrze mówię, tak, więcej, ale mniejszych ulepszeń kupiłem i też jest spoko. Teraz pozbieramy na coś większego. Słyszę następnych. No gdzie oni są? To jest następny gnojek, który będzie leczył wszystko. Ja chyba muszę troszkę pozabijać, żeby on się w ogóle aktywował. Bo tu jest bardzo dużo beczek. Nie chciałbym tych beczek postrzelić przez przypadek. Nie, to jest... To nie jest ten ziomek, to jest coś innego. To jest pieczęć, kurde. Dobra, to my sobie zrobimy to w ten sposób. To trzeba było to... Ja myślałem, że to jest ten ziomek, co ich będzie wskrzeszał. Zrąbałem, dobra. Bierzmy miecz. A mogło to by być... To mogło być takie piękne. Ale to tak zmaściłem. Czy w ogóle... Właściwie to ja wszedłem w to pomieszczenie, gdzie się odblokowuje te pieczęcie kolejne. Myślałem, że to, wiecie, będą trzy budynki, trzy pieczęcie. A to jest tylko jeden długaśny korytarz pod ziemią, ten system tuneli. I to jest ten system tuneli zapewne, którym ten... A, rozumiem. I ten dźwięk, który słyszałem wtedy, to była jedna z pieczęci, po prostu. To był ten dźwięk, który słyszałem. Bardzo dobrze. Tylko czy tu będzie ta trzecia? Czy nie będzie? Tam nic nie ma. O, przypuszczalnie już jestem gdzieś pod tym cmentarzem. Okej, wyszedłem w jakiejś studni. A i tam mam iść fabularnie. Co oznacza, że... Tu możemy pójść nie fabularnie, ale tutaj generalnie nic nie ma. No dobra, miałem nadzieję, że jeszcze coś znajdę. Okej, czyli tylko dwie pieczęcie. W takim razie odblokowałem. Przypuszczalnie wyjdę teraz w jednym z tych budynków, w których... które widziałem wcześniej. Ale nie mogłem do nich wejść. A teraz już mamy klucze, więc możemy bez problemu... To nie jest ten główny budynek? W sensie ten pierwszy, nie? Jakieś hajsy... Green lamp, o! Jest kryształ, świetnie! Dobra. Zbieramy jeszcze, wiecie, amunicję i tak dalej. Tu może coś się kryć. Nic tu nie ma, tu jest pusty kąt. Apteczka mnie nie interesuje. Powieszeni na ścianach ludzie też nie do końca. Ale kryształek jak najbardziej. Możemy sobie teraz jakąś moc odblokować dalej. Przepływ, tak? Co to była pułapka wodna? Smog rzeczny. Musi nauczyć się skupić na naznaczonym celu. Kolejne wyzwolone fale nie uwalniają uwięzionych przeciwników. Aha. Są to pułapka wodna. Ale to jest to do tyłu. To co to ma to wspólnego, skoro te fale... Aha, rozumiem. Dobra, nie, to mi się akurat średnio podoba. Uzdrawianie, weźmy coś ten. Energia, czyli otacza adepta tej techniki, grając go przed zagrożeniem, otrzymywane obrażenie przerywają działanie aktywnej techniki. Odzyskujesz 60 punktów zdrowia. No dobra, weźmy to, może, nie wiem. Chociaż zawsze i tak dochodzę do tych 65, bo jakby staram się nie tracić aż tak dużo życia, ale zawsze. Może być i tak. Okej, okay, no i tu jest, patrzcie, w ogóle podobizna znowu tego golema. Skąd ja przyszedłem? Stąd, nie? Dobra, czyli znaczy, że teraz tu mam... Aha, dobra, to tak wygląda. Czyli tu mogę sobie tą kudeczkę zdjąć i znowu jestem na samym początku tego cmentarza. Tu mamy drugą kutkę do osobnego domku. A, no i tutaj było tylko karma do zebrania. To jest armor? Tak, 25 pancerza, nieźle, ale taki, wiecie, mocny ten armor, bo właściwie praktycznie nie zwracam uwagi na armor, który posiadam, bo on gdzieś tam jakoś umyka.
No dobra, więc następni się pogenerowali. Bardzo ładnie. Dobra, chyba nie żyją. Cztery gwiazdki pełne, dziękuję bardzo. Premia do karmy. Dobra, i tu mamy trzeci budyneczek z trzecią kłódką. I tu znowu mamy karmę. Ja do tych wazonów w ogóle strzelałem, ale to są prawdopodobnie urny na prochy. To nie powinienem chyba tak robić. Ale wyglądają na dosyć puste, skoro tak masowo tutaj leżą. Myślę, że to można pociąć, ale nie. Hajsy, to się przyda. No i tyle, no. Trudno, poniszczyłem urny, no. Były puste. Tyle pocieszenia, dobra. Czyli tak, w sumie tutaj wszystko zrobiliśmy. I tak jak mówię, ta zielona pieczęć to była ta, którą słyszeliśmy w tamtym miejscu. O, a skąd się tu wziąłeś, kolego? Dobra, nie żyje. Apteczka, czemu nie? I lecimy dalej. Turudum-dum-dum. I punkt karmy kolejny mamy, więc weźmy sobie tu w zdolnościach coś. Okej, ostatnio w poruszanie się wzięliśmy coś. Szczęście, co my tu mamy? Tropiciel serc. Co mówicie, że serce największy? Okej, uzbrojony, krytyczny cios. Pamiętam, że polecaliście, żeby ognieodporność wziąć i to jest, myślę, dobry kierunek w tym momencie. Ognieodporność sobie weźmy, bo tutaj coraz więcej tego ognia się mi pojawia i fajnie było nie ginąć od niego za każdym razem. No te jebańce po prostu tak znikąd się biorą, no. Na szczęście są generalnie dosyć prości do pokonania. Z tego powodu, że to są szkielety. Bardzo ładnie. Jak nimi miota, to mi się strasznie podoba. Coraz więcej ich tu biegnie. Nawet temu podtrzymuję nóżki, widzę. Dużo ich tu będzie jeszcze latać. No kurde, dobra, wiecie, ja nie otworzę inaczej tej kłódki. A nie mogę, jak oni tu są. Boże święty, muszę ich wszystkich pozatwiać. Nie wiem, jakim sposobem mi tak wybiło. Aha, na tym czymś mnie wybija. To dziwne. Kurde, co jeszcze? Ja tak czekam i czekam, a gość mi od tyłu napierdziela. Dobra. No tak, smutny golem. Ojej, także tak się powinniśmy przejmować. Smutny golem, kurde. Smutny demon, no ludzie. O Jezu, następni. Myślałem, że to będzie, wiecie, małe, szybkie pomieszczonko. A nie, że tu wchodzimy na posiedzenie kolejne. Tu kłódkę, ale nie zdejmę, bo jakiś gnojek mi tu musi jeszcze latać. No nie, cały czas bębenki słyszę, to znaczy, że ktoś tu zaraz przyjdzie nam coś zrobić. Tu nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Kamień! Witaj, kamieniu. Królik! Dawaj! Może królik będzie czarny? Nope. Niestety nie. O, ale karmę sobie weźmiemy. Następne króliki. Yeah! Znalazł się czarny królik. Piękne to jest. Oh, shit. Naciągnąć? Chyba oberwał. Tam jest jeszcze biały jeden. Nie, chyba nie trafiłem teraz. Chyba ogólnie nie trafiam. A, pięknie, ładnie siadło na nim. Dobra, tu gdzieś jakiś bełt poleciał.
Fajno. Nawet serce mamy. Czekajcie, gin króliczku. Bardzo ładnie. I teraz tak. Chwila, co ja tu miałem? Tu tylko to serce demon zostało, ale coś widziałem tutaj wcześniej. O, właśnie to. Tak mi się właśnie zdawało. Sekret odkryty. Czy tu jest następny? Tak, jest następny. Tu już nie ma, ale wiecie, to jest dużo hajsów. Bardzo dobrze. Możemy w końcu otworzyć. Jej, możemy zdjąć tą kłódkę. Niesamowite. Tu mamy apteczkę, kolejne weźmy apteczkę w sumie. Czemu nie? Kolejne hajsy. Pozbierajmy, pozbierajmy, pozbierajmy. Tu się też pozbierało. Bardzo dobrze. No, apteczka i hajs, ale to i tak nie tak źle. Okej, tam dało się iść w lewo. Ale tu się dróżka kończyła, natomiast można iść jeszcze w prawo. Schodkami do góry. Jaki ten cmentarz duży jest, Jesus. Spory kawał ziemi. O, patrzcie, znalazłem trzecią tą. Zarąbiście. Właśnie tak mi się wydawało, to jest dosyć spory teren. Niemożliwe, żeby tu nie było pieczęci. I nie zdążyłem nawet o tym powiedzieć, a pieczęć że bardzo się zjawiła. Bardzo dobrze. Okej, hajs pozbierany. Czy coś tu jeszcze znajdziemy ciekawego? Nic. Rozczarowanie. Dobra, to skoro nic nie ma, to się wracamy w takim razie. Tak skaczę, patrzę, ale tu nic nie ma. Dobra. Musimy się w takim razie... O Jezus Maria, oczywiście, że musiały jeszcze te gnojki przylecieć. Coś musiało być. Najprościej tak w sumie będzie na nie przycelować, nie? I wtedy zawsze dostają w łeb. Jeszcze jakiś jeden? Gdzieś tu jedno coś latało. A nie, idą. Następnie. Dobra, mieczyk. Coś takiego aż ten mod dobrego zrobiłem, że się tak ucieszył. O cholera, a na następnych kurde będzie przywoływać tu teraz, świetnie. Ja generalnie chciałem pomału kończyć odcinek, ale widzę, że nie jest mi dane wyjść stąd nawet. No, troszkę postrzelamy jednak. One w sumie na jednego hita schodzą, jak się tylko trafi. No, 2,5. Nie najlepiej. Ale możemy stąd wyjść nareszcie. Dobra. Słuchajcie, myślę, że to jest dobre miejsce na to, żeby zakończyć na dzisiaj odcinek. Musimy się wrócić do tego głównego budynku i tam mamy te pieczęcie już... Znaczy, na prawo od głównego budynku mamy te pieczęcie zdjęte. Natomiast do głównego budynku chyba jest jedna kłódka i tam na wprost też wisi jedna kłódka na tych drzwiach. Nie wiem, czy widać ją stąd. O, mniej więcej teraz widać. Nad muszką aktualnie się znajduje niebieska kłódeczka. Te dwa pomieszczenia mamy jakby do przeszukania. I możemy lecieć dalej. I tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić film. No i do usłyszenia, zobaczenia. Bye bye. Czekajcie, chciałem wam tak pomachać, nie ta gałka. Pa pa. Patrzcie, jaki ładny księżyc niebieski. Cześć.